Kryzys na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych spowodował, iż od 2 lat obserwujemy spadki indeksów giełdowych. Oczekiwania inwestorów odnośnie danych makroekonomicznych były tak niskie, iż realne dane z gospodarki okazały się znacząco lepsze. Spowodowało to, iż od 3 miesięcy obserwujemy korektę w trendzie spadkowym. Należy jednak pamiętać, że jest to tylko korekta, a realna gospodarka w Stanach Zjednoczonych i na zachodzie Europy w dalszym ciągu pogrążona jest w recesji. Należy dlatego bardzo ostrożnie podchodzić do inwestowania w akcje, mając w świadomości ostatnie spadki. Dlatego też wprowadziliśmy do naszej oferty jeden z produktów, jakim jest aktywna alokacja. Pozwala on zarządzającemu funduszem inwestycyjnym powolnie dobierać skład portfela, tak aby osiągnąć dodatnią stopę zwrotu. Udział części akcyjnej oraz dłużnej będzie zmieniał się w zależności od koniunktury giełdowej. W przypadku, w którym będziemy obserwowali trend wzrostowy, udział ten będzie zbliżał się do maksymalnej granicy. Natomiast w przypadku, w którym będziemy obserwowali spadki na giełdzie, udział ten powinien być minimalizowany. Inwestorzy powierzający środki w fundusz aktywnej alokacji mogą spodziewać się bardzo dynamicznego i profesjonalnego zarządzania swoimi pieniędzmi.